Czas zaprosić Was na 3 dni z węglowodanami, tak, czyli 3 dni będę jadł tylko chleb i pił tylko wodę. Tą inspirację otrzymałem od jednego z naszych fanów, więc panie Michale, zaczynajmy. Piękny dzień, żeby zacząć challenge z chlebem i wodą. Najpierw po prostu wejdę do marketu i zobaczę, co tam takiego innego niż ten klasyczny baltonowski będzie. No i oczywiście kupię też różne wody, no bo jak sam challenge mówi, tylko chleb i woda. A, i przypomnę jeszcze jedno. Nie mogę używać niczego innego. Nawet soli, nic. Po prostu tylko i wyłącznie chleb, taki jaki kupię. I tylko i wyłącznie woda, taką jaką kupię. A czy wy już widzieliście mojego sticker bomba na desce rozdzielczej? A tak się po prostu chciałem pochwalić. Szukam dobrego chlebka. Ciekawe rzeczy. Chleb ze śliwką. Wezmę. Zaryzykuję. Wiecie, teraz to wszystko jest bezglutenowe, bio i zdrowe. Ale dobra, niech pierwszy dzień taki będzie, taki bardziej fancy. Jestem teraz na dziale bio i mam tutaj ciekawe rzeczy. To jest 190 gramów chleba za 10 zł. To jest tak niesamowite, że muszę go kupić. Wygląda jak kawałek zeschłego starego bochenka. No nie wytrzymam, kupiłem 190 gramów chleba za 10 zł. No ja pierdyle, to przecież jest jakieś chore. Ale kochani, to nie tylko chleb można sprzedawać drożej, nawet zwykła woda, zwykłą wodę też można sprzedać po kosmicznej cenie. Sisowianka Perlage. I Perlage, kochani, kosztuje 6 zł za litr. Okazuje się, że inni producenci chcą być jeszcze drożsi. Patrzcie na to! 10-12 za litr. Ponad 10 zyla za litr wody. Smooth Taste Toskana, czyli delikatny smak Toskanii. Od kiedy kurwa jego mać Toskania smakuje wodą? Ile? Jeżeli te rzeczy, te drogie rzeczy nie będą pyszne, to będę bardzo, ale to bardzo wkurzony. Za 3 chleby i za 3 wody zapłaciłem 4 dychy. To coś dla kamera, keto line, patrz. Za 40 zł tylko chleb i woda? Chłopie, to ja bym dobrą imprezę wyrobił. Ja jestem w takim szoku. Alternatywny challenge tam. Imprezę za te pieniądze zrobię, chleb i woda. Słuchajcie, za 4 dychy będę żył o chlebie i wodzie i tak jak inżynier mówi, za 4 dychy to on zrobi dobrą imprezę. Ja pierdyle. Chleb ze śliwką. Do tego woda Perlage. Pachnie zupełnie jak nic. Woda gazowana, zrobiona w stylu fancy. Chlebek. No dobry, ale widzę, że będzie mega, mega soczący. Na bank. To liznąłbym trochę tego bogactwa. No spróbuj. Dobra. Ale wiesz co, bo on powinien być suchy, ale dzięki tej śliweczce on nie jest suchy. Bo ten, to już wiem, że sobie będę kupował. No nie! Akurat Perlage nie jest aż tak drogie. Nie wiem, jakbyś mi dał wodę za 80 groszy, a... Nie poczułbym. Nie poczułbym, nie? Jakbym to przelał do butelki najtańszej, byś powiedział... Okay. Fajnie gazowana, nie za dużo gazowana. Lubię taką ilość gazu. Tak. Ale nic więcej. Nic więcej. No. Mogę? No, dlatego, żebym cię zaprosił, ja jeszcze go nie próbowałem, no. O Jezu, ale obleśny. Jak skwaśniały, zepsuty. A go zakwas nie wyszedł. 5 minutes later. Jezu, też bym zjadł już teraz to. No. A tutaj suchy chleb. I to jeszcze taki średni. Mmm. Czyli musi być czymś, tak? Aha. O kurde, człowieku, ale mi zrobiłeś dzień. Ten chleb jest zajebistą bazą do turbo kanapki. Taka, jak jest tu na zdjęciu. Czyli jednak twoje smaki. Kurde. A teraz wegański. O kurde, ale smakuje czymś więcej niż chleb. Ten też jest dobry. Randka udana. Randka udana. A powiem ci, że naprawdę jest dla mnie najlepsza randka. Patrz, już nawet zacząłem noże mieć. Mamy już tutaj osobę, która pokochała ten chleb. Tak czy inaczej, jak przeczytałem tutaj na opakowaniu chleba wegańskiego, że idealny również z tostera, zaraz wrzucę jedną kromkę do tostera na sucho i zobaczymy. Okej, pierwsza kromeczka z
jest już zrobiona z tostera. Drugą tak bardziej wysmażę, zobaczymy co będzie. No woda spoko. No ale bez przesady. Ale do jednego się zgodzę. Rzeczywiście ma ten smooth taste. Ale akurat nie Toskani, bo dla mnie smaki Toskani to jest coś innego niż woda. Ale jest fajna taka gładziutka. Wchodzi jak, jakbyście porównali na przykład taką najtańszą wodę z tą wodą. To jakby porównać na przykład ciepłą wódkę z zimną, nie? Doskonale, pan ma zawsze rację, Ludo. Po ciepłej coś tam się jednak człowiek krzywi, a zimna, a szczególnie z zamrażarki, to po prostu wchodzi i jeszcze wam gładzi gardełko, nie? I tak samo jest z tą wodą, nie? Ona po prostu tak delikatnie, nie ma żadnej cierpkości, idealnie wchodzi. Paluszek? Nie musi być. Czekaj, uważaj, żeby ci zap nie wyleciał. No zwykła. Podpieczone, próbujmy. Tak, spróbujmy ten pod... No, ułam sobie, to jest takie, wiesz, wspólne. Ciemno, ale cieplutki. O kurde. Chyba z piekarni wziąłeś. To już przestaje być chleb. Tak, to już jest fajne. Dobre. Dobra, dobra. Dobra, te następne dwa, słuchajcie, przypalę na patelni potężnie. No i dobra. Miałem dwie kromki, no, półtora. Ktoś mi zeżarł, została mi jedna, ale tak ją przypiekłem, że powinna być idealna. To czas sprawdzić, czy... podpieczony, wegański jest fantastyczny, czy nie? Trochę za gorące. Ustronianka z magnezem. Powiem, że czuję magnez, ale jakbym nie przeczytał, to mógłbym nie stwierdzić tego. Kurde, chrupiąca przekąska pod film. Serio, zrobimy sobie 3-4 takie kromeczki i można sobie chrupać. A pierwszy dzień z chlebkiem, no luzik. Na pewno następne dni będą cięższe, zobaczymy. A dzisiaj chyba jeszcze na kolację podskoczę sobie do jakiegoś marketu po jakiś też bardziej taki fancy chlebek. Zaraz będę cisnął, widzimy się po prostu wieczorkiem. Nie uwierzycie, znalazłem wodę, o której mówił Benio. Podobno to jest ta woda, która po otworzeniu śmierdzi jajem. Nie ma opcji. Biorę teraz to. Jak doliczę dzisiejsze dodatkowe produkty, czyli bezglutenowy chleb wieloziarnisty plus butelkę Jana, jeżeli doliczę te dwa produkty, to koszt dzisiejszego dnia wyniesie 55 zyla. 55 zyla za 4 chleby i 4 wody. Ja muszę teraz sprawdzić tej wody. Muszę sprawdzić tej wody, bo Benio mówił, że śmierdzi jajem i nie mogę się doczekać. Cholera, no nie śmierdzi jajem. No jasna cholera, miałem nadzieję, że będzie jakoś walić dziwnie. No lekko czuć, że coś jest w niej, ale na zasadzie, że to jakieś minerały, ale... Holender, miałem nadzieję, no! Dobra, chlebek. Biały. Wszystkie dzisiaj były mocno ciemne, ten jest pierwszy biały. No dobry, w sumie. To jest zajebisty biały chleb. Jak miałbym kupować biały chlebek z jakimiś delikatnymi dodatkami, to bym kuźwa kupował ten. No chyba mamy zwycięzcę dzisiejszego dnia. Naprawdę dzisiaj był wyjątkowo dobry chlebowy dzień. No ale to jest idealne zakończenie dobrego chlebkowego dnia. Witam serdecznie dnia drugiego. Dziś dzień piekarni. Tak jak mówiłem, ciśnę do piekarni. Jest chlebek pierwszy, pokrojony przez panią. 14 zł, ale jest ciężki, czuć, że jest ciężki. Tak czy inaczej, jest to pierwszy chlebek z piekarni. Niestety pani mnie zasmuciła, ponieważ powiedziała, że w okresie letnim te takie wyjątkowe, dziwne chleby są wycofywane, ponieważ mniej schodzą. I teraz nie wiem, co będzie w następnych piekarniach. Czy trafię po prostu na standardową ofertę, czy jednak uda mi się trafić coś takiego, co powali wszystkich na kolana, po prostu chleb, który niszczy system. Nie wiem, sprawdzę. Troszkę innego, takiego, nie wiem, jakiegoś niestandardowego. Miałem pani coś takiego? No i fantastycznie. Druga piekarnia, wziąłem dwa chlebki. Jeden, ten większy z jagodami goi, drugi duński, też z jakimiś owocami. 11:20, czas na kolejną piekarnię. Tutaj w piekarni Tomasz Mikoła w Zielonej Górze od razu powiedzieli, że ich chleby są na naturalnym zakwasie,
są praktycznie ostatnią piekarnią, która nie używa polepszaczy ani żadnych doładowań. Wszystko jest prawdziwe, naturalne. No i zobaczymy, jak będzie smakowało na tle innych piekarni, no. Ostatnia piekarnia, manufaktura i jeszcze tylko wodę kupię i ciśniemy na śniadanie. Szukam jakiegoś wyjątkowego innego chlebka. Pół na pół żyto, pszenica, słoneczek w środku. No, miałem nadzieję, że tutaj będzie jakiś niesamowity chlebek, no nie próbowałem go, może jest niesamowity, natomiast z drugiej strony, co mogłoby być jeszcze takiego chlebku, co jeszcze można byłoby nazwać chlebem, co by mnie na przykład wbiło w ziemię. Pomyślałem sobie coś takiego. Dlaczego nikt jeszcze nie wymyślił chleba? Na przykład może być ciemny chlebek, tak? Albo taki lekko jasny, ale ze skwarkami. No ze skwarkami boczku. No przecież to byłoby zajebiste. Gdziekolwiek ktoś zrobi chleb ze skwarkami, to ja jestem i go kupuję. Czas kupić wodę. Tym razem, jeżeli chodzi o wodę, to nie było jakiegoś szaleństwa, po prostu to, co mi wpadło w oko, to po prostu brałem, tak? 4 piekarnie i 5 chlebków. I będziemy mówić co i jak, do tego mamy 5 wód. Zobaczymy. Pierwszy chlebek będzie duński, z piekarni Rzepka. Patrzcie na to. Widzicie te kawałki morelli? Tutaj nic więcej nie trzeba. Jest świetny. Odprężenie, czekajcie, to jak odprężenie, to może tak usiąść. Jak na razie nie ma problemu. Wczoraj wieczorem już była taka lekka przyłamka, człowiek chciał coś innego, ale dobrze. Skonfrontujmy go z chlebkiem bez mąki, który kupiłem w piekarni Grono. Tak wygląda. Od razu widać, jak napakowany z ziarnami. Tu prawie nie ma chleba. To są skumulowane ziarna. No oba są super. Ale póki co ich smak jest dobry. Ale jakby ktoś mi powiedział, że kupił je gdzieś w markecie, to bym uwierzył. Na zasadzie nic nie zdradza, po smaku nie jesteś w stanie stwierdzić, że, nie jesteś w stanie stwierdzić, że to jest piekarni, tak? Ale to nie zmienia faktu, że są super. Dobra, panowie, jest tutaj test, bardzo ważny test dzisiejszy, piekarni. Chleby tylko i wyłącznie z piekarni. I spróbujcie, zobaczcie, który najlepszy. Zajebisty, to nie jest chleb, to jest deser. No. Jezus Maria, to samo powiedziałem! No dobra, szczerze myślałem, że on nie będzie miał wartości odżywczych, jedząc tylko chleb. A on ma lepsze niż normalnie, bo nie pije tego Monstera w ilościach hektolitrów. Te węglowodany nie są takie złe. No, dawaj następny. No ten jak widzisz już rzekę, a nie chleb. Mhm. Ale tak, fajnie, że jest wilgotny. To jest dla mnie tak jak dla chomika. Ale dobra. No. Na tym wiedziałem, że takie chleby można namówić. One są normalnie dostępne. Więcej nawet nie musisz zamawiać, wystarczy, że idziesz do sklepu je kupić. Ojej, no to z czym jest tam tylko? To są jagody goi. Kurde, tego i tego jeszcze nie próbowałem, ale taki spokojnie. To. Teraz, ale to, dobre chleby. Wygrywa naturalnością, jeśli chodzi. Jest po prostu chlebem. To są takie fajne, fikuśne, nie? Nie? Faktura jak gąbki. Ale zajebiste te chleby. Wszystkie, mają wszystkie są zajebiste. Ale takiej struktury chleba to dawno nie widziałem. Dla mnie osobiście wygrywa pierwszy. Dla mnie każdy jest tak dobry, że... Tak, też miałbym problem, ale chyba gdybym musiał jeden wybrać, to wybrałbym tą trójeczkę. Nie da się jednego wybrać. Tak. Zakładam, że się nie da. Każdy ma inny cel. Tak. Chleby potrafią być niesamowicie zajebiste. Naprawdę, jest drugi dzień challenge'u. Myślałem, że wiecie, będę się mega męczył. Nie czuję się ani ospały, ani zmęczony, ani głodny. Czuję się po prostu dobrze. Jest naprawdę spoko. Chlebek na prawdziwym zakwasie jest naprawdę taki inny. Powstaje pytanie, czy wszystkie chleby z opiekacza smakują lepiej. Okazuje się, że to nie ten chleb. To jest level wyżej. A to jest ten chlebek z jagodami goi. Ale patrząc na inne chlebki, które miały w sobie jakieś owoce, to ten nie jest najlepszy. Jest dobry, ale poprzednie były lepsze. Drugi chlebek to swojak. Taki chlebek codzienny plus. Czuć jego troszeczkę wiejskość. No ale ja wiem, na co czekacie. Czekacie, aż powiem, że jest jakoś mega ciężko albo tragicznie. Otóż nie. Jak widzicie, mija drugi dzień i nie ma żadnych kłopotów. Dobra, dzisiaj raczej już nic się nie zmieni. Powiem wam, że to wczoraj. Wczoraj właśnie pierwszego dnia wieczorem miałem bardziej ochotę zjeść coś innego niż teraz. No po prostu nie jestem głodny, nie? Jutro trzeci dzień, ale jutro to będzie... Jutro może być ciężko, tak.
Dzisiaj całą noc pada, cały ranek pada, a ja pobiłem rekord. No, nie do końca rekord, ale prawie rekord. No kuźwa, spałem prawie 11 godzin i się nie wyspałem. Trzeci dzień challenge'u o chlebie i wodzie. No nic, chlebek jest z Biedronki. Złoty 79. No i cały dzień go będę żarł. Jak mi zabraknie, to pojadę znów do Biedronki i znów walnę sobie taki chlebek. Chyba że, nie wiem, dziabnę w jakimś innym markecie za podobną cenę. To właśnie taki śniadaniowo-baltonowski. Kurde, skończyłem zakupy w Kerfie. Wracam, ale jestem tak głodny. To jest kanapka prawdziwego faceta. Nie jakieś tam kanapeczki. Plus tego chleba z Biedronki za złoty 79 jest taki, że jeszcze ma ciut chrupiącą skórkę. Woda z kranu. Dobra, trzeba pokroić go i wbić opiekarz. Bo nie widzę, żeby to jakoś inaczej podziałało. Zostało mi pół bochenka i dziwne uczucie. Jestem zmęczony, a jest dosyć wczesna godzina. Ale co ciekawe, nie jestem głodny. Na samym chlebie i wodzie, jak na razie da się przeżyć. Tak mi energia zeszła, że nic mi się nie chce robić. Przyszedłem do ciebie, bo ty też nigdy nic nie robisz. Więc razem będziemy nic nie robić, to może więcej nic nie zrobimy. Na większości twoich nagrań jestem w tej pozycji. Sam chleb nie daje mi energii takiej, wiecie, wow, fancy. Brakuje mi czegoś takiego, że zjem i cisnę dalej. A po takim suchym chlebie nie ma. Kur... jego mać! No patrzcie no! A co to? Święta? Wielkanoc jeszcze? Tak? No, zanim dojdzie do tego. Gryziesz. Bak zatankowany do pełna. A dlaczego mogę sobie na to pozwolić? Bo jeżdżę na gazie! To jest tak zajebista piosenka. No pozdrawiam Letni, no pozdrawiam Letni, pozdrawiam Michanu. Wciskam gaz, jest siwy dym. Kilka razy, za pierwszym razem jak słuchałem tej piosenki, to aż chciałem kupić sobie Passata 1.9, no. A moja Nadia, 4 lata i zna prawie cały tekst. No jej też się spodobało. Nadia, a pamiętasz piosenkę Jeżdżę Passatem w TDI? Jeżdżę Passatem TDI Alfa Boxu Karele Legli? Tak! Ospul Bokos no Siedi na stasa lapi Siedi jeszcze Passatem TDI. Brawo, jest Waredania, brawo! Tak jak wam mówiłem, dziecko zna dobre piosenki. Musiałem wyjść z chaty, bo sobie wszyscy szykują kolację. Tak jak człowiek myślał, że jest twardy, to zapach zwykłej parówki prawie mnie rozwalił. Mówię, o nie, spierdzielam. Pierwszy raz chyba mam takie uczucie, gdzie człowiek jest najedzony i no coś by zjadł, czegoś może nie do końca by coś zjadł. Oczywiście jak się poczuje zapach, to już się chce, ale na zasadzie, że nie jestem głodny, ale taki, no nie mam innego słowa, taki troszkę rozwalony, no po prostu, no. No i na razie tyle, zobaczymy jutro, ale jeszcze jedna rzecz, zaraz wam powiem. Bo pomyślałem sobie, no dobra, miną 3 dni challenge'u, tak, na chlebku, nie? Więc pomyślałem, kurde, no ale jak będzie już po challenge'u, tak, to co jutro zjem w pierwszej kolejności. I byłem tak podjarany pomysłami i nagle pustka. Ty, no nie wiem. Nie mam ochoty na hamburgerka. Nie mam ochoty na McDonalda. Jak gdyby nie mogę wymyślić nic, co by mnie tak podjarało, żebym czekał tak z zaciśniętymi rączkami. Pieczony kurczak w całości. No mam taką pustkę, że nic lepszego na razie nie wymyśliłem. Na razie żegnam się z wami, zobaczymy, co też jutro w pierwszej kolejności zjem. Jak gdyby taką troszeczkę, nie ukrywam, nagrodę. Dobra, tak na szybko tylko podsumuję challenge z chlebami. Szczerze i bez kłamania i bez kozery, no prawie wszystkie chlebki były dobre. Ostatni dzień, nawet ten śniadaniec z Biedronki, no kurde, no nie był zły, tak? To było trochę męczące jeść tylko jeden rodzaj chleba i wodę z kranu, ale nie ma jakiejś tragedii, no można na tym przeżyć, tak? Nie ma po tym jakiegoś, nie wiadomo, jakiego dobrego samopoczucia, ale no po prostu jeżeli gdzieś kogoś przyciśnie, nie wiem, biwak, coś, już zostaje wam tylko 5 zł na autobus, a jeszcze jeden dzień chcielibyście posiedzieć na plaży, no to dobra, kupcie chlebek i go wciągajcie i będzie dobrze, a energię trzeba czerpać ze słońca. Kurde, jest nagroda!
Tak jak już mówiłem, nie wymyśliłem nic lepszego, więc biorę kurczaka i będę go smarował masłem czosnkowym i będę go jadł. Czy wyglądam, jakby mój brzuszek był niezadowolony? Jestem taki szczęśliwy! Ale po chamsku ze środka. I może hot dogi i patrzy się, co się dzieje! Kurde, na to czekałem. O kurde, to mój kardiolog dzwoni. Jak ja lubię, jak ty tak jesz, jak człowiek pierwotny. Krzaba, wyglądam jakbyśmy nie jedli normalnie. Dlatego kochani, pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, dajcie łapkę w górę, a my będziemy mieli co jeść. Trzymajcie się. Niam, niam. Nieźle, nie? Ja cię kręcę, sztaba. A widzisz, jak się w szybie odbija? Masakrę. No powiem ci, że zjawiskowo to wygląda. Tylko jeszcze te muszę zamontować, mam, ale jeszcze nie zamontowałem. Nie, ten kochnę i nie będziesz musiał. Sztaba, chyba ci tablica rejestracyjna zaraz odpadnie. Nie, ona jest tak przekręcona. Pianka to robi roboty. Ty, ale widzieliście, jak w tych sportowych samochodach z przodu są spoilery, no, które regulują się, to on też tutaj ma taki, który reguluje, żeby... W zależności od prędkości. W zależności od prędkości. Im szybciej jedzie, to taka tu jest z licznikiem antena jak w odrzutowcach. I ona tak wyprowadza powietrze. A tutaj, jak wpada w środek, to dociska go po raz. Cześć, trajektoria. No ale lusterko z autosana i tak bije wszystko. To jest szok. 200 koni i dwa lusterka.